A! Ale się oparzyłem. No nie przejmuj się. Wiem. LX to światowa ikona Lexusa, najlepiej globalnie sprzedający się model tej marki. Ale w Europie ma bardzo silną, zwłaszcza niemiecką konkurencję. Dlatego budując nową generację tego modelu, Japończycy zaszaleli. Dali nie tylko nową platformę, ale także zupełnie nową generację napędów hybrydowych. Podstawowa hybryda ma 250 koni mechanicznych mocy i oznaczenie 350H. W LX-ie znajdziemy teraz także wersję plug-in, która ma 309 koni mocy. I totalna nowość w gamie hybryd Lexusa. Pierwszy raz w historii tej marki turbo doładowana hybryda. 371 koni mocy z automatyczną mechaniczną skrzynią biegów i z nową generacją napędu 4x4. Ale zanim pokażemy Wam, co te samochody potrafią na torze, to udamy się z jednym z nich do warsztatu, do inżyniera Marcina Działaka. Marcinie, to pokazuj nam detale tej nowości Lexusa, czyli 500H w turbo. Proszę bardzo. Silnik spalinowy. Benzynowy, jak już wspomniałeś, turbo doładowane, czego w hybrydach do tej pory nie mieliśmy. No i nie mamy tutaj klasycznej skrzyni CVT, tylko za silnikiem benzynowym mamy silnik elektryczny, a za silnikiem elektrycznym automatyczną przekładnię sześciobiegową. A skoro Marcin wspomniał nam o większym i mocniejszym silniku tylnej osi, to idziemy go zobaczyć, bo tam jest więcej nowości. Prowadź, panie inżynierze. Zapraszam. Tutaj mamy, o ile się orientuję, duży silnik elektryczny tylnej osi. Zgadza się, większy i mocniejszy. No chyba nie mieliśmy tak mocnego silnika napędzającego tylną oś. 103 konie, to już robi wrażenie. Jak na silnik elektryczny naprawdę nieźle. To pozwala, że ta tylna oś jest napędzana w każdych warunkach jazdy, niemalże cały czas. Ale w tym aucie mamy jeszcze jedną nowość na tylnej osi, czyli skrętny mechanizm dla kół tylnej osi. Właśnie, i gdzie on jest tu schowany? Widzę, że nerwowo wzrokiem tego szukasz. Tak. To jest to. Aha. Tu jest siłownik odpowiedzialny za skręt tylnej osi. Zanim pojeździmy nowymi LX-ami po torze, to ja jeszcze przepytam Kasię na okoliczność premiery tego modelu. Kasiu, po co w RX-ie podstawowa hybryda z mniejszego NX-a? To ma sens? Robert, ten wejściowy silnik 350H to jest doskonała alternatywa dla najpopularniejszych silników w tym segmencie, czyli dla czterocylindrowych diesli, ale też super alternatywa dla silników benzynowych. Oszczędny i też z przyzwoitymi osiągami poniżej 8 sekund do setki. Europejskie badania od lat dowodzą, że użytkownicy pluginów nie ładują tych samochodów jeżdżąc na rozładowanej baterii, czyli de facto jeżdżą autami o kilkaset kilo cięższymi, nie korzystając z efektywności całego układu. To po co Lexusowi plugin? Robert, to jest trochę tak, że ta świadomość ludzi się zmienia. Nawet patrząc na wyniki naszej przedsprzedaży, mamy 50% zebranych zamówień, to jest właśnie plugin, czyli dokładnie ta wersja. I tutaj mamy możliwość jazdy na elektryku do 70 km w mieście, a poza miastem, jeżeli nam się rozładuje bateria, to mamy możliwość korzystania z tradycyjnej hybrydy. No muszę o to zapytać. Lexus od dekad słynął z hybryd z bezstopniowymi przekładniami i silnikami wolnocącymi. A tu mamy klasyczną skrzynię mechaniczną, automatyczną, hybrydę z turbo. Tak jak mówisz, tutaj mamy trochę inną konstrukcję niż do tej pory, natomiast to jest idealne auto dla tych użytkowników, którzy chcą się cieszyć ze sportowych osiągów. Kasiu, to chciałem jeszcze zapytać o dostępność tych nowych LX-ów, dlatego że branża nadal ma olbrzymie kłopoty z dostarczaniem samochodów na czas.
Robert, jeżeli chodzi o nowego RX-a, to mamy zebranych już prawie 1000 zamówień w przedsprzedaży i na ten moment najlepsza dostępność jest tego napędu 500H. Tutaj możemy się spodziewać samochodów w kwietniu 2023 roku, natomiast najdłużej będziemy czekać na plug-ina. Dokumenty Lexusa podają czasy przyspieszeń do 100 km na godzinę odpowiednio dla podstawowej hybrydy 7,9 sekundy, dla plug-ina 6,5 sekundy, a dla najmocniejszej 500-ki 6,2 sekundy. Czy to dużo, mało, czy to są prawdziwe, pełne wartości? Sprawdzimy to tutaj, na torze. Zwycięzca tego porównania mógł być tylko jeden. Najnowsza hybryda, 500-ka. I wynik uzyskany na torze okazał się nawet lepszy niż ten w dokumentach. Nie 6,2, ale 6 sekund w sprincie od 0 do 100 km na godzinę. O ile to był lepszy wynik niż 450-ki plug-ina? O pół długości samochodu. Takie są realia. Przy okazji specjalnie dla Was wykonaliśmy jeszcze jeden pomiar elastyczności, czyli przyspieszenia od 80 do 120 km na godzinę. Im krótszy czas tego ćwiczenia, tym sprawniej wyprzedzimy inny samochód w trasie. Poza miastem. Oczywiście, znowu, 500-ka okazała się najszybsza. Dla niej ten czas wyniósł około 4,3 sekundy. Pozostałe dwie hybrydy notowały podobny czas, około 6 sekund. Przy czym pamiętajmy, ćwiczenie wykonaliśmy na pluginie rozładowanym, bo mowa o wyprzedzaniu poza miastem. Jeżeli pomiary dynamiczne jeszcze Was nie przekonały, to czas na kilka ciekawostek o nowych RX-ach. Posłuchajcie, jak ta turbohybryda brzmi. Mięsiście, soczyście, oczywiście wspomagana nieco systemem głośników i do tego ta automatyczna skrzynia, która bardzo szybko zmienia przełożenia. No jest moc. 500-ka ma nową generację elektrycznego napędu 4x4 Direct 4. I to właśnie ten samochód powinien wygrać w próbie startu na mokrej nawierzchni. No to lecimy! Inżynier Marcin wspominał o nowości skrętnej tylnej osi w RX-ie 500H. I rzeczywiście ten element robi różnicę. Zobaczcie, podczas takich spokojnych manewrów parkingowych 500-ka okazuje się dużo bardziej zwinnym autem. Już na pierwszy rzut oka mamy dwie różne średnice tarcz hamulcowych i dwie różne wielkości zacisków w tych dwóch RX-ach. To 350-ka hybrydowa, to 500-ka hybrydowa. Zaraz Wam pokażę, a właściwie zmierzę, jaka to jest różnica. Potężniejsze hamulce 500-ki to tarcze o średnicy aż 40 cm. Słabsza i mniejsza 350-ka ma także mniejsze hamulce. Średnica tarcz hamulcowych 350-ki to zaledwie i aż 34 cm. To zobaczymy, czy 6 cm robi różnicę. Jesteśmy na torze i za moment sprawdzimy długości dróg hamowania 500H i 350H. A żeby było trudniej, to będziemy je wyhamowywać z prędkości maksymalnej autostradowej 140 km na godzinę i zobaczymy, jak te hamulce reagują. Praktyka potwierdziła teorię. Podczas hamowania i z zimnymi, i z rozgrzanymi hamulcami 500-ka z większym układem hamulcowym okazała się o tyle sprawniejsza od 350-ki. Tak miało być.
Wygląda, że inżynierowie z Japonii w przypadku nowego Elixa odrobili pracę domową. Samochód jest nie tylko od nowa narysowany i zbudowany na nowej podłodze, ale przede wszystkim, a zupełnie nowe, hybrydowe napędy. Mnie osobiście najbardziej do gustu przypadł ten turbodoładowany. Nowość. Pierwsze Elixy wyjadą do polskich klientów już prawdopodobnie wiosną 2023 roku.